A więc tak, kolejny raz u mnie na warsztacie 2.9 CRDI. Ostatnio był przekładany silnik z przebiegiem 100 tysięcy. Nowe wtryski poleciały wszystko, ale niestety była stara pompa. No i niestety okazało się, że po 3 miesiącach użytkowania pompa odmówiła posłuszeństwa i teraz jeździ, bo jeździ, ale nie chce odpalać. Sprawdzane wtryski, żaden nie leją, jak nowe, ale wywala błąd, że jest za gorące paliwo i w ogóle, no i tam kilka pierdół, więc pompa umarła. Psikadłem w dolo do odpali i jeździ, ale jak się go trochę pokotuje, to traci całkowicie moc, wywala błąd, że niestety pompa. No i klient sobie zażyczył wrzucić pompę nową. I co najśmieszniejsze, tu jest jedna stara z poprzedniego silnika, ona też nie żyje, no bo te pompy Delphi to one 150-200 tysięcy umierają. Tamta akurat ma przejechane pompa 220 tysięcy, też umarła. No ale że wtryski nowe i wszystko, no będę musiał niestety wymienić pompę, calusieńki, układ paliwowy wyczyścić. Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa, w sześciusieńko trzeba wyczyścić, żeby żadnych opiłków nie było. Broń Panie Boże. Ona jeszcze się nie zaczęła ścierać, ale już niestety nie domaga. Nie robi takiego ciśnienia jak powinna. No i przez to autko nie chce odpalić. I co najśmieszniejsze, klient kupił sobie nówkę sztukę. Nóweczkę. Żadna regenerowana, tylko nówka, nóweczka. No, trochę się wykosztował, no ale jest nowa pompa, jest. Ta idzie na śmieci, to tak ją w razie W mi przywiózł, ale to nie wiem po co. No i zaczynamy rozbierać samochodzik. Oj, będzie ciężka noc. 1 styczeń, 19 wieczór, także nie wszyscy mają święta, nie wszyscy mogą balować. No i lecimy z tym koksem. Będę informował co jak, jak to wszystko wygląda, czy jest coś trudno, ciężko i w ogóle. Także zaczynamy zabawę. A więc tak, wszystko już rozebrane, pompa wywalona, rozrząd tak mniej więcej na oko ustawiony, dół i góra, bo to i tak będzie jeszcze wszystko potem ustawiane. Zaraz będziemy montować nową pompę. Ale i tak przed nową pompą muszę cały układ paliwowy wyczyścić, rozebrać wszystko. No i druga sprawa, jeśli się za to bierzecie, zwracajcie sobie uwagę, na przykład tu widać, kółeczko jest pęknięte, lekko, bo lekko jest pęknięte, ale zwracajcie na to uwagę, jest delikatne pęknięcie na kole. No i w tym miejscu, gdzie palec. No i lepiej nie zakładać takiego ponownie. Dobrze, że mamy drugie. Cacy piękne, fajne. No to założymy drugie dobre. No i co? Rozrząd bardzo prosty. Na dole na znakach. Pompę potem na znak. Tutaj mamy dwa znaki, one mają być do siebie. Nie ma żadnej tragedii, nic ciężkiego, bardzo proste. Tu mamy nową. Zaraz będziemy montować, składać. Będzie ok. Będzie funkielnówka. No, także bawimy się dalej. Zobaczymy, jak się wszystko będzie miało. No, a więc tak, cały układ paliwowy jest już wyczyszczony. Z baku tak samo, już nowe paliwko idzie. Także tu się może przelać, tu się nic nie dzieje. Potem po złożeniu silnika wszystko zostanie umyte. Nie przejmować się, że leci na ziemię, ponieważ tu są filtry, bo to jest myjnia. Nic tutaj nie pójdzie. Tu było już zdemontowane, poskładane wszystko.
No, także jest ok. W baku było bardzo dużo wody i śmieci. Opiłków nie było, na szczęście. No ale fajnie. Tu mamy dwie stare pompy. To mogą leżeć, bo kiedyś można je dać do zregenerowania. Tu mamy nóweczkę sztukę. No i pamiętać, żeby zawsze patrzeć na szczegóły takiego typu, że tu jest kółeczko funki lnówka nieśmigane. Raz ino było założone na chwilę, także jest ok. A tamte kółeczko jest stare i pęknięte w tym miejscu. O, widać teraz. Także lepiej już nie używać, zwracać uwagę na takie rzeczy. No i nic, to kółko idzie na śmieci. Te dwie pompy idą raczej do regeneracji, gdzieś będą sobie czekać w razie W. No jakby nie było, to kosztuje. No i wkładamy pompę, rozrząd, no i będziemy próbować. Na razie bez żadnych problemów. No, aktualizacja roboty, pompa jest, wszystko jest poskładane, ale trzeba jeszcze przepatrzyć, jeszcze wyciągnę wtryski, zobaczę cylindry, jak tam wyglądają. Odpiąłem wtyczkę, poprawiamy troszeczkę fabrykę, no bo już przebieg swój jest na tych kablach. No i troszeczkę poniszczone wiązka, więc wszystko poprawię, wrzucę w PESEL, ognioodporny. Wszystko poprawimy tak jak ma być. No zobaczymy. 7 rano, 2 stycznia. Nie ma leżenia. Bawimy się. Jest ok. Nissan Terrakan, nej, Hyundai Terrakan. W kijach też te silniki są 2.9 z CRDI. Pamiętać, zwracać uwagę na wszystkie szczegóły. No bo jak się takie rzeczy robi, to dobra sprawa jest. Tu niedawno temu był silnik wkładany. Także sący i wsześciusieńko, turbina, wszystko przypatrzone, rozebrane, poskładane. Wszystko cyka jak marzenie. Oczywiście jakby się ktoś chciał dowiedzieć, to w tym silniku nie ma świec żarowych, tylko jest tutaj grzałeczka dwustopniowa. No i ta grzałeczka lubi się czasami zafajdać, jak syf leci z EGR-u. No i czasami wystarczy ją wyczyścić. Można ją sprawdzić normalnie po wyczyszczeniu pod akumulatorem pod 12 napięcie i sprawdzić, czy pięknie grzeją obie sekcje. No i tak ogólnie, no to z mankamentów, no nie było żadnych tam trudów dzisiaj. Wszystko fajnie się udało. Także mówię, bawię się jeszcze wiązką. Wyciągniemy jeszcze raz wtryski, zobaczymy, jak się to tam wszystko ma. No i pomalutku pewnie będziemy kończyć. Aktualizacja roboty. Silniczek pracuje. Zero drgań. Równiutko. Jeszcze intercooler założyć. No i będzie dobrze. Cyka jak szwajcarski zegarek. Jest dobrze. Składam dalej.